Proszę Państwa, no dzisiaj zobaczycie Państwo film, którego akcja rozgrywa się głównie na Śląsku, choć są też odskoki, jak Państwo zobaczycie, fabularne gdzieś poza granicę naszego kraju. Zobaczycie Państwo film, do którego inspirację stanowi życie wybitnego piłkarza Górnika Zabrze i też przedtem Polonii Bytom, Jana Banasia, który jest tu z nami. Witamy Panie Janie. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa na film. Dobrego oglądania. Górnik Zabrze. Udało się chyba pokazać no jakoś taki fragment tej śląskiej plątaniny losów, historii. Ten film jest taką piękną opowieścią naszej złożoności. Cały czas się wychowywałem w Pierzałęże, później Mikołów, Bytom, Zabrze. Także Ślązak w pełni. Uważam, że to on był dla mnie tym najważniejszym materiałem na film. Talent pana Jana i historia, jak on napisał jego życie, w czym wziął udział i jak to życie go potraktowało. Dla mnie to jest 5 lat pracy, dla Janka 6. No piłkarsko wspaniale, naprawdę. I ja byłem bardzo mile zaskoczony właśnie umiejętnościami Mateusza. I w ogóle byłem pod wrażeniem, jak powstaje ten film, prawda? Te wszystkie jakieś kłopoty, smutki, wpadki, które w życiu naszego bohatera się zdarzały, można w jakiś sposób zrekompensować, to chciałbym, żeby to właśnie ten film w jakimś sensie zrekompensował.